Ściana to jest, powiedzmy, wał, zwykły wał ziemny, który usypano sobie. I za tym wałem można już było się od biedy chronić. Ktokolwiek by chciał nas zaatakować, musiał najpierw pokonać ścianę tego wału. Jeżeli ona była wykonana z gliny i polana wodą, no to wiadomo, że było ciężko na to się wdrapać, bo to po prostu robiło się bardzo śliskie. Najczęściej wały w ten sposób te pierwsze były robione. Bardzo szybko odkryto następny sposób, jak jeszcze to udoskonalić, więc u góry na tym wale postawiono po prostu palisadę. Czyli posadzono palę, bo tak dosłownie brzmi ta nazwa, palisada. Nie należy tego nigdy nazywać ostrokołem. Ostrokoły i palisady, ewentualnie palanki, to są coś zupełnie odmiennego. Ostrokół to jest takie zabezpieczenie przeciwko jeździe na polu bitwy. To są zaostrzone pale, łączone w krzyżaki, ewentualnie w takie gwiazdy, łączone belkami i łatwe do przenoszenia. To są tak zwane ostrokoły, natomiast palisady, palanki czy parkany to jest konstrukcja trwała, wkopana w ziemię, która nas chroni na zasadzie ściany. Palisada to jest coś w rodzaju pionowych pali postawionych, po prostu wkopanych w ziemię. Może być jedna linia, mogą być dwie, mogą być nawet trzy linie tych pali stykających się ze sobą, co wzmacnia w sposób bardzo istotny. To może być taka, jak za moimi plecami, tutaj na tym murze, pojedyncza linia pali po prostu, dająca jakąś tam zasłonę. Może być to tak zwany parkan. Parkany były wykorzystywane w tych naszych wszystkich stanicach kresowych w XVII wieku, tam gdzie m.in. pan Wołodyjowski siedział w Chrebtiowie. To one najczęściej nie były chronione już palisadą, tylko były chronione parkanem, ponieważ on jest trwały. Czym się różni parkan od palisady? Palisada, jak powiedziałem, to są pionowo wkopane pale. Natomiast parkan, pale układamy jeden na drugim poziomo. I one są tylko trzymane przez, mają tutaj takie wcięcia, wchodzą w nacięcie stojącego pionowo słupa, od góry wsuwane. Jeżeli uszkodzimy w jakimś miejscu, możemy łatwo to wyjąć. To wszystko leży na tak zwanej podwalni, czyli dajemy na przykład z grubego dębu, jak gdyby fundament. Dąb ma to do siebie, że nie gnije. Im bardziej mokro jest, tym bardziej twardnieje, w odróżnieniu od innego drewna. Więc ta, jak wkopiemy po prostu palisadę, to zgnije nam to przy dole i po jakimś czasie się przewróci. To jest rzecz nietrwała, musimy ją bez przerwy naprawiać. Natomiast jeżeli zrobimy sobie parkan na podwalni, czyli na tych dębowych balach postawimy poziome bale, one nam będą trzymały się bardzo długo. Jest to o wiele bardziej korzystne. W każdym razie, tworząc w ten sposób jakąś ścianę, ograniczamy dostęp do naszych, że tak powiem, chat, domów, bydła i żon. W ten sposób możemy się już bronić. Często, żeby jeszcze zwiększyć tą obronność, robiono bardzo prosty myk, taki prostą rzecz. Kopiano fosę i dawało nam to podwójne korzyści. Po pierwsze, wykopana fosa robi się głęboka, ziemia z wykopanej fosy leci na wał i już mamy, tak jak był teren płaski, nagle tu jest powiedzmy 3 metry w dół, tu jeszcze mamy 3 metry do góry z ziemi wyjętej z dołu i de facto między dnem fosy a górą wału mamy już 6 metrów. Bardzo prosta sprawa, łatwa do wykonania i w ten sposób większość grodów właściwie była budowana, chyba że były na wysokich stokach, ale i tak najczęściej ten kopiec, na którym stawiano ten gród, był dodatkowo jeszcze otoczony na dole fosą, do której można było jeszcze umieścić sobie palisadę, czy wręcz te właśnie ostrokoły, które utrudniały dojście do samej fosy. To nie jest tak, że to taka cienka ścianka z ziemi była usypana, tam sobie siedzieli wojowie u góry i naparzali, czym popadło. Takie wały ziemne, one mają ogromną grubość, na przykład obrona Głogowa, kiedy trwała w tym czasie, wały w Głogowie miały grubość prawie 25 metrów. Ktoś nagle kiedyś tam wpadł na taki genialny pomysł, nie wiemy jak się ten człowiek nazywał, ani kto był pierwszy, i zrobił tak zwaną zatokę. Co zrobił? Jeżeli mamy obwód, powiedzmy, grodu, tu biegnie ściana, bramę wyprowadził pionowo w stosunku do tej ściany i dalej pociągnął ścianę grodu. Czyli mieliśmy taką zatokę po prostu. Atakując tutaj bramę od przodu, byliśmy narażeni na maksymalny ostrzał z boku. Z całego tego wału, który biegł z boku. To już bardzo utrudniało ludziom życie przy ataku i powodowało dużo większe straty. Okazało się, że jest to całkiem sympatyczna sprawa, tego typu ustawienie, i zaczęto to potem w wielu formach rozwijać. To, jak się okazało, to był początek dopiero, bo to się rozwinęło w niesamowite formy z czasem. W tej chwili stoimy przed czymś, co daje nam obronę ścianową, czyli przed ścianą. To jest tak zwany mur kurtynowy, to jest kurtyna inaczej, ponieważ nic przy nim nie ma, jest po prostu tylko mur. Może być kurtyna bierna i kurtyna czynna. W tym przypadku to jest akurat obrona czynna, dlatego że na tym murze jest po prostu ganek bojowy, tak się to fachowo nazywa, ale może być jeszcze taka rzecz, którą nazywamy hurdycją. Otóż bardzo często na murze
od strony zewnętrznej budowano ganek, podwieszony na specjalnych krokwiach, stał jak gdyby taki cały zabudowany korytarz. Otwierane okienka były tylko i klapy w podłodze. Otóż dowcip polega na tym, że jeżeli ja stanę pod samym murem, nikt nie jest w stanie mi tu nic zrobić. Dlatego, że nikt nie wychyli się tak przez grubość muru, przez strzelnicę, żeby strzelić pionowo w dół. A jeżeli by chciał to zrobić, to ktokolwiek atakujący z zewnątrz strzeli do niego od razu, zabijając obrońcę w tym momencie. Więc mamy martwe pole. Jeżeli przed tolicą muru wystawimy sobie taki nadwieszony ganek, który też jest chroniony bardzo grubymi belami, drewnianymi dechami, które nas chronią przed strzałami, ewentualnymi pociskami, a poza tym zasłaniają nas, nawet nie wiadomo, w które miejsce strzelać, jakiejś nawet broni palnej, żeby za tymi belkami kogoś tam zabić. Wystarczy podnieść klapę w podłodze i widzimy, czy ktoś tu pod murem stoi. I możemy mu spuścić coś po prostu na głowę, albo do niego strzelić, to już jest nasza indywidualna sprawa, co my z tym zrobimy. Także mury z reguły miały hurdycje. Na niektórych dobrych filmach historycznych możecie te hurdycje zobaczyć. To są takie drewniane ganki okalające wieże, ewentualnie ciągnące się wzdłuż murów, ale nie od środka, tylko właśnie od zewnątrz. Tutaj na tym murze po tych hurdycjach zostały tylko takie prostokątne otwory, w środku widać resztki spalonych belek, które kiedyś podtrzymywały tą hurdycję, bo to kiedyś tu było. Teraz spójrzcie, gdybyśmy od frontu atakowali tą bramę, tu mamy martwe pola, po prostu, bo nikt z obrońców się tak nie wychyli. Hurdycja, gdyby uległa zniszczeniu, już sprawę nam nie załatwi, ale wystarczy spojrzeć w to miejsce. Tu mamy mur, który się ciągnie trochę dalej w tamtą stronę i tu mamy potężną strzelnicę armatnią za moimi plecami w tym murze. Cokolwiek stanie przed tą bramą, z tej armaty zostałoby sprzątnięte natychmiast po prostu. To nawet nie trzeba by używać dużych kul, wystarczy do armaty włożyć coś w rodzaju śmietnika niemalże. To nie musi być duża armata, to może być jakiś foglerz, to może być hufnica. Kaliber 20, 30, 40, 50 mm. Ładujemy tam kupę gwoździ, śmieci, kamyków, szkieł, czegokolwiek. Jeżeli mamy ciżbę ludzką i walniemy z tak małej odległości takimi pociskami, one nam daleko nie polecą, ponieważ są lekkie, szybko tracą prędkość i bezwładność. Natomiast z tej odległości strzelenie z tego muru w ciżbę ludzi robi masakrę. Druga sprawa. W przypadku zamków górskich znowu artyleria nam się bardzo ładnie sprawdza, dlatego że same kule, te, czy to kamienne, czy we wcześniejszym okresie, czy kule, powiedzmy potem żelazne, one trafiając w jednego, czy tam człowieka, czy w szereg ludzi, pokaleczy, poprzebija, pozabija, ten, tak jak wzdłuż linii leci. Ale tutaj uderzając w skały, robi niesamowity efekt, dlatego że skała od tego uderzenia pęka, pęka również sama żelazna kula, dając masę rykoszetów i rozprysków. Jeżeli coś takiego uderzy w ciżbę ludzką atakującą, no to rannych i zabitych mamy dużo więcej. To jest tak, dopiero na podstawie, podejrzewam, tego typu doświadczeń wymyślono coś takiego jak kartacze. Kartacz to jest po prostu puszka ołowiana, do której ładujemy około 150 kul zwykłych muszkietowych. Ładujemy to wszystko do działa i strzelamy tym do piechoty. Przy 5-centymetrowej średnicy lufy kartacz z odległości 100 metrów zabijał około 18 żołnierzy idących w szeregach. Przebijał pierwszych, zatrzymywał się w następnych, urywał ręce. Taka kula ołowiana o średnicy powiedzmy 15 mm, wystrzelona z takiej armaty. Ta ołowiana puszka się rozpadała przy wylocie lufy i wiązka kul nam pędziła z ogromną prędkością na spotkanie tych żołnierzy, masakrując to wszystko. Dlatego strzelanie kartaczami było szalenie niebezpieczne na polu bitwy dla piechoty. Za moimi plecami się znajduje w tej chwili fragment muru obronnego, na którym został odtworzony został tak zwany chodnik bojowy. To jest ta drewniana konstrukcja przyczepiona do muru. Tutaj on jest kryty również daszkiem. To bardzo ułatwiało życie. Po pierwsze, chroniło przed deszczem i przede wszystkim przed deszczem, ponieważ nawet jeżeli weźmiemy tą broń miotającą, czyli łuki, kusze, to już mamy pewien problem, jeżeli leje nam deszcz. Dlatego, że te cięciwy były nieodporne na wodę. Jeżeli nam zmoknie cięciwa z łuku, to ona się rozerwie. Jeżeli zmoknie cięciwa z kuszy, jeszcze szybciej się rozerwie. Więc strzelanie na deszczu było kłopotliwe. A mając zabezpieczenie w postaci tego daszku, mieliśmy problem z głowy. Woda nam się na głowę nie lała. Natomiast przeciwnicy w tym czasie za bardzo atakować tym bardziej nie mogli, bo im z kolei broń mokła bardzo szybko i ani łuków, ani kusz używać już nie mogli. Kolejna sprawa to
Z kolei broń palna. No ta pierwsza broń palna była bardzo wrażliwa na wodę. Jeżeli mieliśmy proch na panewce, a kapnęła nam tam, wystarczy kropla wody, proch zwilgotniał, w zasadzie już nie zapalał się. I no to już była klęska, bo w tym momencie odpalenie mogło ciągnąć się w nieskończoność. Usuwanie tego mokrego prochu, sypanie znowu nowego na deszczu w zasadzie nierealne, więc kompletny problem. Natomiast stojąc pod dachem mamy problem rozwiązany. Woda nam na głowę się nie leje, możemy spokojnie strzelać do upadłego. Jednocześnie tak bardzo zawsze nie marzniemy, nie szkodzi nam to. Do tego wszystkiego, jeżeli ktoś używa jakiś proc, bo przecież proce na polu bitwy były używane, czy strzela pionowo z kuszy, czy z łuku, ta strzała lecąc wysoko do góry będzie spadała nam na dół i może spadać z góry na ganek bojowy. Może kogoś zranić, no, czy zabić. To są, nie są jakieś wymysły, tylko to jest jak najbardziej realnie stosowane. Mając daszek mamy problem z głową. Te niewielkie kamienie z proc, czy jakieś tam strzały utkwią w dachu, nam krzywdy nie zrobią. Te daszki, jak zauważyliście, one są drewniane. Otóż łatwo byłoby spalić, bo z drugiej strony to, co wcześniej objaśniałem, ciągnie się tak zwana ta hurdycja, czyli ten ganek wystawiony na zewnątrz, cały zabudowany drewnem z niewielkimi strzelnicami. To byłoby łatwo spalić. No więc tutaj najczęściej był taki kłopot, że jeżeli dochodziło do oblężenia i miało być coś takiego, to bardzo często przykrywano te rzeczy świeżymi skórami. Po prostu zdartymi ze zwierząt, oczywiście martwych. Nawet suche skóry, już tam przesuszone, one swoje zadanie spełniały, ponieważ one się trudno zapalały. Jeżeli nam tam ktoś jakąś pochodnię wystrzelił, ona tam spadła na to, no ona na tym gasła, ona nie zapalała nam tego drewna. Natomiast drewniany gąd można było łatwiej już zapalić. Rozwiązaniem było również na przykład robienie daszków na tych gankach, na tych chodnikach bojowych czy hurdycjach. Krycie tych dachów łupkiem, ewentualnie dachówką, no, to już też rozwiązywało częściowo problem, bo trudne było do podpalenia. Tu jest jeszcze taka sprawa przy zdobywaniu murów, co nam daje taki daszek. Jeżeli pojechała wieża oblężnicza do muru, wdarli się na nią pierwsi atakujący, no to wtedy już można było przystawiać drabiny, bo ci ciężko zbrojni, oni musieli być na wieży oblężniczej, ponieważ ciężko zbrojny rycerz, no, w ogóle na ogół walczy konno, ale nawet człowiek w dużej, jakiejś grubszej zbroi nie jest w stanie gramolić się po drabinie po prostu, bo to za duży ciężar jest. Natomiast z wieży oblężniczej on w stanie jest zeskoczyć na mury i zacząć już powoli, że tak powiem, wymiatać obrońców. Jeżeli trochę tej przestrzeni sobie tam już wywalczą, przystawia się natychmiast drabiny i wtedy już te lekkie takie ciury wszelkiego rodzaju w tych samych szmatach, co najwyżej z hełmami, rękawicami żelaznymi, pędzą na górę po drabinach, robiąc coraz więcej zamieszania na murach, opanowując coraz większy odcinek. Kłopot polega na tym, że jeżeli mamy taki dach i przystawimy drabinę, to wylądujemy na tym dachu. I co my z tego dachu możemy zrobić? Możemy tylko zlecieć na dół, ponieważ nie jesteśmy w stanie dostać się na sam ganek bojowy. Staniemy na daszku i koniec, jest kłopot. Jeżeli klient wskoczy na dach, to zostanie z tego dachu zestrzelony, a bezpośrednio nie może się dostać do samych obrońców. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie przy ataku. Także takie hurdycje i te kryte chodniki bojowe, one się jak najbardziej przydawały, miały kolosalne znaczenie w przypadku już bliskiego szturmu. Jest to rzeczywiście imponująca już budowla. Obrońców, tak jak powiedziałem, było niecałych 300, ale nie Spartan bynajmniej. Do akcji wkroczyła pani Chrzanowska. Eksplozja była potężna.